Lu to firma rodzinna już od 8 lat. Mamy dużo klientek z show biznesu. Nasze kreacje pojawiają się również na wybiegach w Cannes, na różnych festiwalach filmowych. Cała historia zaczęła się od mojej siostry i żony. Siostra potrzebowała sukienkę na uroczystość. Nigdzie nie mogła znaleźć takiej, która by odpowiadała jej wymaganiom odnośnie jakości i tak dalej. Ze znajomą krawcową uszyła pierwszy projekt dla siebie. Już podczas tej pierwszej uroczystości miała wiele zapytań, skąd wzięła tak wspaniałą kreację. I stąd też pojawił się ten pomysł na biznes. Dziewczyny u nas w firmie mają rewelacyjny zmysł do projektowania sukienek i wyczucia rynku. Wiadomo, że inspirujemy się trendami światowymi, aczkolwiek staramy się nawet kreować te trendy. Brak tych blokad w głowie przy projektowaniu sukienek powoduje, że każda kreacja ma coś w sobie unikalnego. Wysyłamy już do 46 krajów. Faktycznie zbudowaliśmy już dosyć ciekawą społeczność. To są kobiety nie tylko z Polski, ale z całego świata, które mają różne wymagania. No i te wymagania faktycznie mogą spełniać w Lu, kupić produkt, z którego będą zadowolone. Mogą tutaj składać zamówienia na różnych domenach i dostosowane mają wtedy i język, i metody płatności, i kurierów pod ich region, pod ten kraj, z którego składają zamówienia. Już od samego początku tak naprawdę stawialiśmy na e-commerce, gdzie liczyła się przede wszystkim dla nas jakość produktu, nie przez pryzmat jakiegoś zwykłego zakupu sieciowego, tylko żeby klient otrzymał produkt unikalny, niespotykany gdzie indziej. Sklep musi działać szybko, w e-commerce jest to niezwykle ważne. Prowadzenie biznesu wymaga tego, żeby być w każdym obszarze gdzieś po trochu. Musimy wiedzieć tak naprawdę o wszystkich nowinkach. No i tutaj z pomocą przychodzą właśnie agencje, jak ICA, która pomaga nam w pozycjonowaniu. Dostałem cały plan działania, wiedziałem dokładnie, co w danych miesiącach będziemy robić. I to się faktycznie spinało dokładnie tak, jak miało być, co się rzadko zdarza w agencjach. Płynna praca, dużo akceptacji automatycznych, dzięki czemu moja praca nie jest aż tak obciążona samą komunikacją z agencją. Ja jestem zadowolony z tego, w jakiej formie są mi wysyłane raporty. One były wcześniej ze mną też ustalone, jak ja bym chciał, żeby one wyglądały. Są w 100% czytelne, czarno na białym widzę, co zostało zrobione. Co będzie robione w przyszłości. Za 5 lat markę Lu widzę na całym świecie. Będziemy więksi jeszcze niż teraz. Już na samym początku tworzenia marki koncept był taki, żeby gdzieś w większych miastach światowych typu Paryż, Londyn, Nowy Jork pojawiły się butyki naszej marki. Showroom, czyli nasze miejsce pilotażowe, pokaże nam faktycznie, w którym miejscu możemy zmierzać, ale krok po kroku zaczynamy iść w dobrym kierunku. Mamy firmę opartą na polskim kapitale tylko i wyłącznie. Rozrośliśmy się z małej firmy. Osobiście dla mnie najistotniejsze jest to, że potrafiliśmy połączyć więzy rodzinne z doświadczeniem wielu osób, z którymi tworzymy tą markę i dzięki temu potrafiliśmy stworzyć produkt unikalny na skalę międzynarodową.